będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże. Witają Państwa Patrycja Jęczmielka-Błędowska i Mateusz Sieniawski. Rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie utworem Magnificat w wykonaniu Stolzel Ensemble oraz Holy Cantorum Silesiensis Tomasza Stolzela, wybitnego kompozytora, który urodził się w Świdnicy. A co ciekawe, w Wrocławiu jego nazwisko pojawia się w rachunkach kapituły katedralnej, gdzie posługiwał jako wikar. Przeżywamy dziś moment historyczny. Po 75 latach ołtarz fundacji biskupa Andrzeja Jelina wraca na swoje miejsce. 350 lat to dzieło sztuki znajdowało się w katedrze. Niewątpliwe arcydzieło Wrocławia zdobiło katedralne prezbiterium od 1591 roku do 1945, gdzie zostało zdemontowane przed oblężeniem Wrocławia. Już nigdy nie powróciło na swoje miejsce, a jego liczne elementy zostały uszkodzone bądź zaginęły. Z pomocą wielu osób, na szczęście, jak widać tutaj za nami, dzieło ponownie udało się złożyć, odrestaurować, odbudować, a teraz powróciło do katedry. Perła wrocławskiego manieryzmu powraca. A nie byłoby to możliwe, gdyby nie przedsięwzięcie księdza arcybiskupa Józefa Kupnego, który jest z nami, którego dzisiaj serdecznie witamy. Są z nami księża biskupi, ksiądz biskup Liwicki Jan Kopiec, ksiądz biskup Włodzimierz Juszczak, biskup eparchii wrocławsko-gdańskiej kościoła grecko-katolickiego w Polsce, ksiądz kardynał Henryk Kulwinowicz, ksiądz arcybiskup Marian Gołębiewski, arcybiskup senior archidiecezji wrocławskiej, ksiądz biskup Stefan Cichy, biskup senior diecezji legnickiej, ksiądz biskup Jacek Kiciński, biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej, ksiądz biskup Marek Mędyk, biskup pomocniczy diecezji legnickiej. Witamy przedstawicieli kościołów siostrzanych. Ksiądz arcybiskup Jerzy Pańkowski, arcybiskup wrocławski i szczeciński polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego. Witamy księdza biskupa Waldemara Pytla, zwierzchnika diecezji wrocławskiego kościoła ewangelicko-augsburskiego Rzeczypospolitej Polskiej. Jest z nami ksiądz biskup Ryszard Bogusz, biskup senior diecezji wrocławskiej kościoła ewangelicko-augsburskiego. Witamy przedstawicieli duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego wraz z księdzem profesorem Włodzimierzem Bułyńcem, rektorem papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i księdzem doktorem Kacprem Rackim, rektorem metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Są z nami przedstawiciele władz Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu i Sejmu, władz samorządowych i terytorialnych. Pan Jarosław Senin, sekretarz stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pan senator Bogdan Zdrojewski. Pan Jarosław Obremski, wojewoda dolnośląski. Pan Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego oraz Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. I z nami także gospodarz miasta, prezydent miasta Jacek Sutryk. Witamy przedstawicieli KGHM Polska Mieć. Pana Jarosława Twardowskiego, prezesa fundacji KGHM Polska Mieć, Ireneusza Jazownika, dyrektora naczelnego KGHM Polska Mieć. Panią adwokat Agnieszkę Winnik-Kalembę, członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Mieć. Wraz z gminą Wrocław Fundacja KGHM Polska Mieć jest sponsorem rekonstrukcji dzieła, na które dzisiaj spoglądamy w przestrzeni prezbiterium naszej archikatedry. Witamy gorąco pana Piotra Oszczanowskiego, dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu, wraz ze swoimi współpracownikami, konserwatorami, którzy podjęli się trudu rekonstrukcji ołtarza. Pozdrawiamy i witamy pana Rafała Dudkiewicza, byłego prezydenta miasta Wrocławia, który 12 stycznia 2018 roku podpisał wraz z naszym księdzem arcybiskupem list intencyjny w sprawie rekonstrukcji Srebrnego Ołtarza. Witamy pana Adama Grela, byłego wiceprezydenta Wrocławia, osobiście zaangażowanego w przywrócenie ołtarza, a także pana Zbigniewa Łazińskiego, prezesa Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej. Witamy starostę powiatu wrocławskiego, pana Romana Potockiego, a także panią Ewę Mańkowską, pełnomocnika do spraw współpracy z Kościołem, a także związkami wyznaniowymi.
Serdecznie witamy świat nauki i akademicki w osobach rektorów wyższych uczelni Wrocławia obecnej i poprzedniej kadencji. Witamy przedstawicieli biznesu w osobie pana profesora Marka Borona, przedstawicieli środowiska medycznego, służb mundurowych, wojska, policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, przedstawicieli Urzędu Konserwatora Miejskiego i Wojewódzkiego, wszystkich zaproszonych gości. Witamy ludzi sztuki, nauki, kultury, mediów, rzemiosła, duchownych, osoby życia konsekrowanego i wszystkich oczywiście zebranych na dzisiejszej uroczystości powrotu Srebrnego Ołtarza Świętego Jana Chrzciciela do Katedry Wrocławskiej. Teraz mogą być brawa. Druga lista za nami. Prosimy o zabranie głosu księdza Pawła Cembrowicza, proboszcza Katedry Wrocławskiej. Proszę byście pozwolić na przywitanie księdza arcybiskupa Damiana Zimonia, biskupa, arcybiskupa seniora archidiecezji katowickiej. Bardzo serdecznie witamy księdza arcybiskupa. Ekscelencjo, najdostojniejszy książę arcybiskupie Józefie, metropolito wrocławski. Ekscelencje, przewielebni księża, szanowni państwo zgromadzeni w katedrze wrocławskiej. Historię srebrnego ołtarza głównego z katedry wrocławskiej wyznaczają pewne daty. Pierwsza data to jest rok 1591. To jest fundacja ołtarza i jego instalacja w katedrze, w prezbiterium wrocławskiej katedry. Biskup Andreas Jewi, tutaj znajduje się jego pomnik nagrobny. To właśnie on to dzieło zainicjował. Czasy były bardzo trudne dla Kościoła katolickiego, tak jak pisał w sprawozdaniu do nuncjusza w Wiedniu. Czasy były tak trudne przy katolicyzmie, pozostał właściwie Ostrów Tumski, Nysa, Opole i które jeszcze włości biskupie. Co ciekawe, biskup idzie do mistrzów wrocławskich, którzy są już wyznania protestanckiego i tam właśnie u nich zamawia ten ołtarz, który na nowo możemy w katedrze oglądać. Kolejna data to rok 1632, najazd wojsk saksońskich i szwedzkich podczas wojny 30-letniej i udało się bardzo dużo ocalić, ale nie ocalały srebrne tła, które należały do tego ołtarza, nie wiemy jak one wyglądały. Zastąpiono je w 1560 roku w czasie pierwszego powrotu ołtarza do katedry wrocławskiej dzięki staraniom Jakuba i Jedyna Siostrzeńca biskupa zastąpiono właśnie pięknym atlasowym materiałem. Rok 1944, we wrześniu tego roku zaczęto wywozić ołtarz z katedry, zaczęto go rozmontowywać z obawy przed przemieszczającą się na zachód linią frontu wschodniego. Wiemy, że na Wielkanoc 1945 roku katedra uległa zniszczeniu, tak jak Wrocław, i to, co zostało, czyli główna skrzynia, również tutaj w katedrze wtedy uległa zniszczeniu. I rok 2019. Drugi powrót ołtarza do katedry dzięki bardzo odważnej decyzji księdza arcybiskupa Józefa Kutnego, metropolity wrocławskiego. Proszę księdza arcybiskupa, bardzo serdecznie pragnę podziękować, dziękuję za możliwość uczestniczenia w tym niezwykłym dziele, za zaufanie i wprowadzenie mnie w niezwykłą przygodę wrocławskiej katedry i jej ołtarza. Bardzo gorąco dziękujemy władzom miasta i Fundacji KGHM Polska Miedź, również parafii katedralnej, wiernym pielgrzymom, turystom, panu Rafałowi Dudkiewiczowi, panu Adamowi Grelowi, panu prezesowi Fundacji KGHM Polska Miedź Jarosławowi Twardowskiemu, pani Agnieszce Wilnik-Kalemba. Bardzo serdecznie chcę wymienić jeszcze jednego człowieka, który był w cieniu. Bardzo dziękuję księdzu Piotrowi Dudzie. Dziękujemy w szczególny sposób panu dyrektorowi Piotrowi Oszczanowskiemu, który był entuzjastą tego pomysłu i podjął się wraz ze swoimi pracownikami, z panem Jackiem Witeckim, kustoszem muzeum i konserwatorami tego niezwykłego dzieła. Bardzo dziękuję za wszystkie spotkania, które przeżyliśmy wokół tego ołtarza z księdzem arcybiskupem, w gronie konserwatorów, gdy decydowaliśmy, jak ten ołtarz ma wrócić, jak ma wyglądać. Bardzo dziękuję panu Arturowi Jarkiewiczowi, dlatego że pan konserwator przenosił ołtarz
poprzedni, który tutaj był. Nie wiem, czy go jeszcze pamiętacie. Pewnie pytacie, gdzie się znajduje. Znajduje się już w kolegiacie Świętego Krzyża. Tam znalazł miejsce. Możemy go nazwać dzisiaj ołtarzem wędrującym, bo z Lubina do Wrocławia, do Muzeum Śląskiego, z Muzeum Śląskiego do katedry, a z katedry do kolegiaty Świętego Krzyża. Dziękuję za prace konserwatorskie wykonane tutaj w prezbiterium. Trzeba było przygotować to miejsce. Dziękuję firmie Rodoni, dziękuję panu Maciejowi Małachowiczowi za nadzór nad pracami, pani Sonie Stawowskiej, panu Krzysztofowi Stawowskiemu, panu Wiesławowi Badyckiemu. Dziękujemy Urzędowi Konserwatora Miejskiego. To również wspaniała praca z tym urzędem. Dziękujemy przedstawicielom medium. Wydarzenie historyczne, ale przede wszystkim trzeba podkreślić, że ołtarz zaczyna na nowo żyć w tej sakralnej przestrzeni. Oto został zamówiony przed wiekami przez biskupa Andrzeja Jelina i wykonany przez wspaniałych artystów. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. A teraz posłuchajmy utworu organowego w wykonaniu doktora Bogusława Rady, a w kompozycji Morica Brozinga.
Państwo, dostojnie nam się zrobiło i myślę, że trochę cieplej, przynajmniej na sercu, patrząc i kontemplując to piękne dzieło. Teraz prosimy o kilka słów dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu, doktora habilitowanego Piotra Oszczanowskiego. Wielce Szanowni Państwo, to doprawdy przeogromny zaszczyt stanąć tu z tą świadomością, że za moimi plecami jest to niezwykłe dzieło sztuki, a ja patrzę Państwu prosto w oczy. Patrzę i mogę z całą świadomością i odpowiedzialnością powiedzieć, że to sztuka nas zgromadziła. Ów majestatyczny ołtarz, ale coś jeszcze, kto wie, czy nieważniejsze. Zaufanie, zawierzenie, współpraca. Tu chciałbym w szczególności podziękować księdzu arcybiskupowi metropolicie wrocławskiemu, księdzu doktorowi Józefowi Kupnemu. Chciałbym podziękować księdzu kanonikowi, proboszczowi Kościoła Katedralnemu, Pawłowi Cembrowiczowi za to, że dane nam było przeżyć, kto wie, jedną z piękniejszych przygód i działań, które doprowadziły nas do tego właśnie momentu. Ten ołtarz, który zrodził się z ducha tolerancji, otwartości, wszak światły, biskup wrocławski, niezwykły mecenas, budujący jakby pozycję i potęgę Kościoła katolickiego, odbudowujący na Śląsku, zwrócił się do luterańskich artystów, najlepszych, jakich wtedy posiadało miasto Wrocław. I wspólnie stworzyli dzieło, które wpisało się na stałe w historię regionu, miasta i wreszcie tego wyjątkowego miejsca. Ta historia ma swoje, jak powiedziałem, ukoronowanie w postaci właśnie tego, co udało się uzyskać. Moje ogromne słowa wdzięczności, ba uznania kieruję do tych wszystkich, którzy wspierali nasze wspólne działania, do mecenasów tegoż przedsięwzięcia, bo bez ich jakby wsparcia, pomocy dzisiaj nie dane byłoby nam tutaj się spotkać. Ale muszę szczególnie podziękować pracownikom Muzeum Narodowego we Wrocławiu. To już na zawsze zostanie przez nas zapamiętane, iż dzięki pracy pana kustosza Jacka Witeckiego, dzięki kompetencji, wytrwałości, determinacji i też woli spełniania swoich, jak ufam, marzeń, konserwatorzy Muzeum Narodowego we Wrocławiu podjęli się tegoż niezwykłego dzieła przywrócenia, odtworzenia, rekonstrukcji. Czuję się doprawdy zaszczycony móc podziękować tym wszystkim, którzy właśnie wokół tego wyjątkowego dzieła sztuki się zgromadzili, bo co to pokazuje, że są tak niezwykłe sprawy, które nas jednoczą, które sprawiają, że jesteśmy w pełni, ale to w pełni jednomyślni. Marzenia, jak wiadomo, trzeba mieć, ale znacznie ważniejsze być może jest spełnić te marzenia. Tu zapewne to, nie mam wątpliwości, nastąpiło. Jeżeli mogę się podzielić, a chyba muszę swoim kolejnym, a jednocześnie wykorzystać tę wyjątkową okazję, to ufam, że jeszcze oczywiście wiele wody upłynie w rzece Wiśle, Odrze i w Zatoce Gondol, ale być może kiedyś przyjdzie nam się też i tego bardzo sobie wszystkim życzę spotkać w Lubiążu. Bardzo serdecznie namawiam Państwa do podjęcia wyzwania i kolejnych marzeń. Jutro otwieramy Wilmar Opus Magnum.
ciąg dalszy historii o tym, jak trzeba marzyć i trzeba zrobić pierwszy krok. Jeszcze raz chylę bardzo nisko czoło, tak po staropolsku, do ziemi za to wszystko, co wspólnie udało nam się zrealizować. Dziękuję bardzo. A teraz metropolita wrocławski, ksiądz arcybiskup Józef Kupny, w podziękowaniu za podjęty wysiłek w realizacji rekonstrukcji Srebrnego Ołtarza świętego Jana Chrzciciela Fundacji biskupa Andrzeja Jelina, odznaczy osoby okolicznościowym numizmatem za zasługi dla archidiecezji wrocławskiej. A odznaczy pana Piotra Oszczonowskiego, dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu i pana Jacka Witeckiego, kustosza Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Zapraszamy wyróżnionych. Jeszcze pamiątkowe zdjęcie oczywiście. Ale to nie koniec wyróżnień. I nadszedł czas na wręczenie okolicznościowych pamiątek konserwatorom Muzeum Narodowego we Wrocławiu za realizację rekonstrukcji Srebrnego Ołtarza i konserwatorom, którzy podjęli się renowacji prezbiterium Archikatedry Wrocławskiej. Nagrodę oczywiście będzie wręczał ksiądz arcybiskup Józef Kupny, metropolita wrocławski. Prosimy o podejście panią Małgorzatę Slawiczek-Altman, pana Mariusza Wierchowskiego, pana Franciszka Kosińskiego, panią Dianę Jędrysek-Skotnicką, pana Marcina Sokolnickiego, panią Marzenę Mironowicz, pana Pawła Jalowskiego, pana Artura Jarkiewicza, pana Macieja Małachowicza, panią Sonię Stawowską, pana Wiesława Batyckiego i pana Krzysztofa Stawowskiego. Jak widać, sukces ma wielu ojców. Ten sukces trzeba docenić. I matek oczywiście też. Dziękujemy bardzo. Korzystając z okazji, że jest obok mnie dosłownie ksiądz arcybiskup Józef Kupny, księża arcybiskupie, prosiłbym o pozostanie i skierowanie też do nas kilku słów związanych z tą uroczystością. Ekscelencje, panie senatorze, panie prezydencie, panie marszałku, panie starosto,
wszyscy dostojni goście. Jest moją wielką radością ten dzisiejszy dzień powrót ołtarza Andrzeja Jerina właśnie na to miejsce, w którym przez 350 lat służył wierny. Był miejscem kultu. Był miejscem, gdzie wierni ofiarowali swoje życie, swoje modlitwy Panu Bogu, gdzie go wielbili. Jeśli symbol, jeśli ta nawa główna jest symbolem przestrzeni i czasu, to ołtarz jest tym miejscem, gdzie ten czas się kończy, a rozpoczyna się wieczne teraz. Rozpoczyna się zupełnie inny wymiar. Czas przestaje istnieć. Rozpoczyna się wieczność. I wszystkie te przedstawienia ikonograficzne w jakiś sposób o tym przyszłym świecie, o tej wieczności do nas przemawiają. Przemawiały przez 350 lat. I kierowały myśl ku Bogu, ku wieczności. I dzisiaj, tak jak wtedy, wierni będą mogli także, patrząc na ten ołtarz, zanosić swoje modlitwy. A więc obok tego wymiaru naprawdę, byśmy powiedzieli, historycznego, obok tego waloru zabytkowego, chciałbym także mocno podkreślić ten walor religijny, który dla nas ma olbrzymie znaczenie. Że będziemy mogli chwalić Boga przy tym scalonym z tych pozostałości ołtarzu. Bardzo serdecznie pragnę wszystkim podziękować. Ja dziękuję bardzo panu dyrektorowi naszego Muzeum Narodowego, jego współpracownikom. Cieszę się, że mogłem przynajmniej symbolicznie w jakiś sposób im podziękować. Moi kochani, to była wielka praca. Ja pamiętam ten dzień, kiedy podpisywałem list intencyjny. Udało się to zrobić w krótkim czasie. Tylko 2 lata chyba, niecałe 2 lata. Jestem ogromnie wdzięczny. Jestem ogromnie wdzięczny władzom naszego miasta, Wrocławia. Wszystkim tym, którzy współfinansowali także ten projekt. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy jakoś życzliwie podpowiadali. Dziękuję księdzu kanonikowi, proboszczowi katedry, który się podjął także tego dzieła. Dziękuję wam, kochani, wszyscy, którzy przyszliście na to spotkanie, żeby tutaj wspólnie jakoś przeżyć tę historyczną chwilę powrotu tego ołtarza do katedry. Jestem niezmiernie wdzięczny. Bardzo wszystkim serdecznie dziękuję. Bóg zapłać. I my również dziękujemy. Pasterzowi Archidiecezji Wrocławskiej. Natomiast poprosimy teraz o zabranie głosu gospodarza miasta, pana Jacka Sutryka, prezydenta miasta Wrocławia. Zapraszamy. Ekscelencjo, księże arcybiskupie, wszyscy dostojni goście. Tak sobie myślę, że piękny prezent świąteczny przygotowaliśmy sobie. Chciałbym za to w imieniu naszej społeczności, w imieniu wrocławskiej społeczności bardzo księdzu arcybiskupowi podziękować za ten pomysł i za jego realizację. To w końcu podpis złożony przez księdza arcybiskupa, obok którego to podpisu znalazł się także podpis, o czym chcę wspomnieć mojego poprzednika Rafała Dudkiewicza, zainicjował ten proces odbudowy i przywrócenia ołtarza do takiej postaci i ponowne wyposażenie tej świątyń wrocławskich w ołtarz biskupa Jerina. Myślę tak sobie, że wprowadzamy się tym samym w kolejny ważny dla nas tutaj we Wrocławiu rok jubileuszu 75-lecia powojennego Wrocławia. Dzisiaj ta uroczystość jest taką uwerturą do tego ważnego dla nas roku. I ołtarz ten jest w istocie takim, jakie jest to miasto. Miasto Wrocław, tygiel kulturowy, tygiel religijny, tygiel
narodowy. Ołtarz przecież, który powstał w XVII wieku, w luterańskim wówczas można powiedzieć, w większości mieście, ocalony później z katolickiej świątyni, odtworzony przez protestanckiego złotnika, dzisiaj ponownie będzie gromadził wiernych kościoła katolickiego. I to jest to pierwsze i zasadnicze przeznaczenie, ta pierwsza i zasadnicza rola i funkcja, o której mówił ksiądz arcybiskup. Ale ten ołtarz to także dziedzictwo kulturowe, to dzieło sztuki. No właśnie, tak jak powiedziałem, pokazujące trudne, ale i ciekawe losy tego miasta. Mam nadzieję, że już na zawsze pozostanie w tej świątyni, że na zawsze będzie już gromadził wiernych i że będzie dla nas tutaj we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku takim świadectwem jedności, otwartości, tolerancji i wiary. Wszystkiego dobrego na święto. Dziękujemy bardzo panu prezydentowi. Przed nami krótki utwór w kompozycji Józefa Schnabela, a w wykonaniu Cantores Minores Wratislawiensis pod dyrekcją pana Piotra Karpety oraz doktora Bogusława Raby. Zawsze punktualnie zbliża się godzina 12, czyli czas na modlitwę południową, którą poprowadzi ksiądz proboszcz Paweł Cembrowicz, proboszcz parafii katedralnej Matki Kościołów Dolnego Śląska.
Wstań. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona się między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona się między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz a słowo ciałem się stało. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Pomódlmy się za wszystkich naszych zmarłych. Wieczny odpoczynek raczym dać Pani. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Księdza arcybiskupa poprosimy o udzielenie błogosławieństwa. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Wszystkich zaproszonych gości prosimy na posiłek południowy do hotelu Jana Pawła II. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A spotkanie dla Państwa prowadzili Patrycja Błędowska i Mateusz Cieniawski, dziennikarze Katolickiego Radia Rodzina. Dziękujemy. Chcę przypomnieć Państwu, że w pasterkę spotykamy się i możemy kontemplować przy ołtarzu. To nowe dzieło, które zapitało do katedry, także oficjalnie podczas mszy pasterkowej wszyscy wierni będą mogli zobaczyć ołtarz na własne oczy. Wesołych świąt. Dziękujemy bardzo.
zostawił Mickę.